My name is Walter Hartwell White. I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico, 87104. Oto moja konfesja. Jesteś w stereo. Hello. Dzisiaj zajmiemy się książką autorstwa Mieczysława Jastruna pod tytułem Mickiewicz. Widzicie? Znajduje się ona w świetnym stanie. Kosztowała 2 złote w antykwariacie. Przeczytałem ją już jakiś czas temu. Opowiada o życiu poety. Myśliciela. Wielkiego człowieka, Adama Mickiewicza, którego wszyscy kojarzymy z lat naszych edukacji szkolnych. Ale czy aby na pewno? Co my o nim właściwie wiemy? Otóż, jak się okazuje, Adam Mickiewicz był człowiekiem. Urodził się. Urodził się na terenach obecnej Litwy. Tam sobie żył. Miał różne zainteresowania. Między innymi, prawda, wyższe idee, niepodległość ojczyzny, rozwój duchowy. Zmysłowiłem sobie, że jestem nieodpowiednio ubrany do tego typu materiału. Teraz naprawię swój błąd. Adam Mickiewicz był nie tylko autorem ballad i romansów, ale również uczestnikiem wielu romansów. Później miał też żonę, którą doprowadził do szaleństwa. Miał z nią jakąś piątkę dzieci, które były wyśmiewane w szkole właśnie ze względu na to, kim był ich ojciec. Dzieci wieszczów mają po prostu przejebane. Książka jest bardzo fajnie napisana. Fajnie. Sprawdzi, czyta się jak jakąś powieść momentami. Mieczysław Jastrun sam był poetą. I ta książka jest bardzo ładnie napisana, bardzo ciekawie. Niestety przeczytałem ją już jakieś 3 tygodnie temu, więc niewiele pamiętam. Lecz muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobało. Szczególnie rozdziały z poetą Puszkinem, rosyjskim poetą. Tam sporo było opisane, bo też nie tylko autor nie tylko posiłkuje się zapiskami z życia Mickiewicza, ale ogólnie z pamiętników wszystkich ludzi, jakich on spotkał na swojej drodze. Więc mamy naprawdę wgląd od wielu perspektyw na to. Dowiedziałem się też, tego nie wiedziałem, że Mickiewicz podczas swojego pobytu w Paryżu był członkiem sekty założonej przez niejakiego Andrzeja Towieńskiego. Towieńszczyzny. I był aktywnym członkiem sekty i wcale nie był jej mistrzem, podążał za kimś. Więc ta persona takiego wielkiego geniusza, indywidualisty troszeczkę, to się bierze i rozmywa. Tak, jak każda biografia, ta kończy się pogrzebem. Jak się okazało, czego też nie wiedziałem, Adam Mickiewicz umarł w Turcji, gdzie został oddelegowany jako taki. Bo on też był dosyć znany ze swojej twórczości już za życia. To nie jest tak, że on dopiero po śmierci został powołany wierszem, no bo ludzie już go znali i cenili.
Przecież różnie z tym bywało za życia. Więc został delegowany jako taka pomoc, wsparcie może moralne do utworzenia kozackiego pułku w Turcji. Bo Turcja miała toczyć wojnę z Rosją. No wiadomo, Rosja to był zaborca, więc przeciwko Rosji właśnie Turcja miała walczyć, a wraz z nią kozacy. I na czele tych kozaków Adam Mickiewicz już nie dożył tego. Umarł w Turcji, będąc w Stambule. Wiele znajduje się tu opisów z czasów młodości, filaretów, filomatów. Jest też charakterystyka wszystkich członków stowarzyszenia. Polecam przeczytać książkę. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie.